żony! Kocham cię, ty kurwo jebana pierdo! Ty kurwo! O, już widzę, że... Dobra, to jest koniec. CO?! Proszę! Dev, dzięki za 9 miesięcy! Dev, dzięki za 9 miesięcy! Dev, dzięki za 9 miesięcy! Tak, 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 rucham ci matkę. O. A! O tak, tak, tak. O tak, 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 tak. U la la. Ale wybrnął kurwa z takiej, my w takiej dupie. To było najlepsze wyjście z dupy w tym roku. No gdzie są oponenty? Dobra, to wyjdzie. Jak to wyjdzie? Dobra, słuchajcie, to byłby najpotężniejszy klip. Naciera na mnie, uwaga, naciera na mnie trzech Maciejków i ja robię coś takiego. I trzy głowy, i trzy głowy. O pierdolę. Przysięgam, z piąchy bym kurwa się przebił przez ścianę do sąsiada i go rozpierdolił. Kurde, nie wiem czy zagram Galaxim, to taki jest chujowy to skin trochę. Dostał to! Dostał takiego noskopera! Pokczampiki na czacie. Kurwa! Mordziaty, bez takich numerów! Co? Kurwa, wy, ja nie wiem, wy tu mieszkacie? Czajcie się na mnie w tych kurwa... wagonach jebanych! Kurwa, bym wam napluł na mordę, przysięgam! Tu zawsze ktoś jest i na mnie czeka już, no co jest kurwa grane? Idę po Energola, bo kurwicy dostałem. No kurwa! Kiedy tu się Kevlus ładuje? Nieśmiertelny jebany Rybus 6K HP! What the fuck, me? What the fuck, me? Jutro rano odpalisz live'a? No to jutro rano odpali. I mówi, że 24 godziny odpala jutro. 12? Tak? To powiedz tak, żeby wszyscy słyszeli, że nie. 12 H. Klipujcie, żeby, wiecie, musiała się wywiązać z umowy. Nie wykręcę się, że ciepło czy coś, tylko normalnie 12 godzin walone. No. Obiad. 12 H, ale ja robię obiad. Proszę cię, dziecko. Tak? Nie potrafi nic zrobić? Mhm, proszę cię. Kto wczoraj robił kolację taką pyszną, że aż miałaś łzy w oczach? No co? No ze szczęścia, że w końcu zjadłaś coś dobrego. Ja pierdolę, jak ja wam współczuję. Czajcie, że to jest ostatni weekend wasz wolny. Jak się z tym czujecie? Ale pamiętajcie. Zdradzę wam sekret, jak przedłużyć jeszcze wakacje o jeden miesiąc. Pierwszy tydzień praktycznie nic nie robisz, także się chilluj, gościu. Chilluj się, gadaj się ze znajomymi. Mów, że jeszcze kupujesz książki, czy tam... Chociaż słyszałem, że teraz się nie kupuje książek. Ale chuj, ty kupujesz, ty jesteś inny, ty jesteś kurwa wyjątkowy. Mówisz, że nie masz książek i żeby ci jeszcze nie wstawiały bani babka. Pamiętaj, nigdy nie notuj w zeszycie. Nigdy nie notuj w zeszycie. Bo ja wiem, że ty masz teraz postanowienie, ale kurwa ruszę w tej szkole. Takie dopierdolę notatki, tak będę się starał. Nie, nie rób tego, bo się będziesz starał tylko przez jeden dzień. Potem będziesz miał to w piździe. Ło, ale flick! W głowę. Nice. Także pamiętaj, nie staraj się. Nie staraj się, bo i tak ci nie wyjdzie. Koniec końców i tak ci nie wyjdzie. Nie wyjdzie ci prowadzenie tych notatek, także odpuść sobie i wtedy poczujesz się zrelaksowany. Także to jest bardzo ważny punkt. Ja też zawsze, ja popełniałem ten błąd. Bądźmy szczerzy, będzie ci się chciało kurwa przez
10 miesięcy, czy tam nie wiem, kurwa, ile się chodzi do szkoły. Napierdalać notatki, pisać lekcja, temat. No nie, no nie będziesz tego robił. Nie będziesz tego robił, będziesz to robił na początku, żeby oszukać własny organizm, że kurwa, ale się zmieniłem, kurwa, na lepsze. Nie, nie będziesz tego robił. Także nawet nie zaczynaj. Nawet nie zaczynaj i wtedy zobaczysz, że jesteś cały czas na wakacjach. Co jest, kurwa? A, dobra, strefa. Drugi punkt jest taki, że wiesz, o, jeszcze nie kupiłem zeszytów tamten. Mówisz, że bieda, że jeszcze 500 plus nie przyszło, czy coś takiego i rodzice po prostu jeszcze nie mają. Musisz, wiesz, trochę oszukać. Babeczka mówi, no, ja rozumiem. I zobacz, tydzień wakacji albo nawet 2 tygodnie wakacji za free. Co z uwagami? Chłopie, uwagi to tam, no co? Uwaga, coś ci z życia uprzykrza? Jeśli uwaga jest głupia, typu, o, nie notuję, czy nie ma podręcznika, to nie jest, kurwa, uwaga, tylko laska się przypierdala, bo nikt jej nie rucha. Także o to rodzice nie będą źli. I potem kolejne dwa tygodnie, wykorzystujesz wszystkie, kurwa, jebane nieprzygotowania. Siedzisz jak szefuncio i mówisz, suko, chciałbym coś zgłosić. Ha, nieprzygotowanie. Ona wtedy wkurwiona, ja pierdolę, co za szmaciarz. Co to jest, studenciak pierdolony, że on se do października robi przerwę? O nie. Czemu miał tylko killów? Także widzicie. Widzicie, co się dzieje. Da się? Da się. Kto tak robił? Ja tak robiłem. Wyszedłem na ludzi? Wyszedłem. Tak, wyszliśmy, kochani, na ludzi. Zawsze tą skrzynkę brałem. Jezu, jakie to piękne w ogóle wspomnienia mam z tą miejscówką. No i co tam jeszcze można zrobić? Kurde, da się tak ojebać. Naprawdę, da się cały czas być na wakacjach w szkole. Naprawdę da się cały czas być na wakacjach. A, srać miałem. Kurde... Dobra, sram w majtki. Jebać. Gościu, Stutzersand traps? You are, kurwa, gówno. Przyjacielu. Jaki debil jebany, on jeszcze, kurwa, na Twitchu coś nagrywa, weź, chłopie, usuń konto. Połowa z was w moim wieku i tak pewnie będzie ważyła 130, kurwa, i będzie miała cukrzycę. Ci, kurwa, walić browary na ławce i mówić, ja pierdolę, chciałbym być taki ulany jak Zony. A ja, kurwa, będę gwiazdą porno i będę wszystko ruchał, ja pierdolę, z sześciopakiem, nawet twoją starą zaproszę do filmów, a ona nie odmówi, bo dawno nie skakała po takiej kiełbasie wysportowanej. Tak będzie wyglądało moje życie. Chłopie, ty, kurwa, jeszcze nie wiesz, co mówisz teraz, ale wspomnisz moje słowa. Ty stara szmato, kurwa, pierdolona, ty, kurwa. Ja pierdolę, no nie dadzą pograć, kurwa. Trapici. O kurwa. Ale cię, kurwa, zmieliłem, jebana. Nie miałeś szans.